No więc ja jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich oglądających. Witam również ciebie, Kuba. Korzystając tutaj z tej okazji, chciałbym zabrać wam oglądający z życia dosłownie tak 2-3 minuty, żeby zadać Kubie, naszemu nieprzeciętnemu drugiego Elo, parę pytań. Kuba, no pierwsze lajtowe jeszcze pytanie. Czy jesteś na nie gotowy? Jestem. No to ja wiem, że ty robisz wiele, wiele rzeczy. Masz naprawdę wiele pasji. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak ty znajdujesz na to wszystko czas? Wiesz, jak już wiesz, dla mnie no największym po prostu osiągnięciem życiowym jest leczenie się rano z łóżka i ja po prostu mam dzień gotowy, można iść spać. A jak to u ciebie wygląda? No, czasu nie ma, to trzeba przyznać po prostu. No niestety dzień jest trochę za krótki, te 24 godziny to trochę za krótko w ciągu dnia. No po prostu nie mam czasu. No przeważnie wygląda tak, że nie mam czasu na zrobienie wszystkiego, co bym chciał zrobić w ciągu dnia, więc najczęściej muszę z niektórych rzeczy rezygnować, żeby robić niektóre, więc kończy się najczęściej tak, że nie mam, że mam zero wolnego czasu. A czy tak samo jest z pieniędzmi, że musisz naprawdę dużo wydawać na te swoje pasje i też nie zostaje ci na żadne takie jakieś inne poboczne rzeczy? Jeżeli wszystko się dobrze zrobi i dobrze się pomyśli w niektórych pasjach, bo w niektórych miejscach w tych pasjach można bardzo, bardzo wiele rzeczy zrobić samemu albo używać jakichś zamienników, powiedzmy, więc aż tak dużo pieniędzy to wbrew pozorom nie pochłania. A która pasja jest taka najkosztowniejsza z tego wszystkiego? Powiedziałbym, że albo rekonstrukcję, albo wędkarstwo. Któreś z tych dwóch. Mhm. A teraz jeszcze chciałbym ci zadać kilka takich szybkich pytań, korzystając z formatu, który królował w roku 2014. I każde z tych pytań będzie dotyczyło jednej z twoich pasji, czyli ekologia, eksperymenty kulinarne, rekonstrukcje, zwiedzanie i wędkowanie. Mhm. I powiedzmy, że będziesz mieć na każde pytanie, na każdą odpowiedź tak 5 sekund. Dasz radę? Dam radę. Jesteś gotowy? Jestem. Super. Dobra, no to pierwsze z dziedziny ekologii. Akcja, która pochłonęła najwięcej czasu? Najprawdopodobniej zrobienie ogródka pod moim blokiem. Dobra. Z eksperymentów kulinarnych, co najbardziej lubisz przyrządzać? Suszone mięso wołowe. Z rekonstrukcji, ulubiony okres historyczny? Oczywiście średniowiecze. Ze zwiedzania, najdalsze odwiedzone miejsce? Lloret de Mar, Hiszpania. No też byłem, bardzo fajnie. Z wędkowania, największa złowiona ryba? To był karp, miał nieco ponad 8 kilo, no taki trochę jeszcze mały, ale zawsze coś. Ja słyszałem, że takie najlepsze są do 1,5 kilo, co? W smaku tak, ale jeżeli chodzi o złowienie, no to bywają nawet okazy takie naprawdę, naprawdę duże, takie po 40 kilo nawet czasami, więc to już są giganty. Mm-hmm. A tak na koniec jeszcze naszej tej krótkiej rozmowy, czy masz jakąś radę dla osób, które może nie są pewne tego, co robią, boją się wyjść do ludzi ze swoimi pasjami? Jaką masz dla nich radę? Mm-hmm. To tak, może użyję takiego jednego przykładu, który każdy z nas będzie tak naprawdę znał. Jak byliśmy dziećmi, to oczywiście jak uczyliśmy się chodzić i robiliśmy nasze pierwsze kroki, to najczęściej ten proces wyglądał tak, że wstawaliśmy, upadaliśmy, wstawaliśmy, upadaliśmy, wstawaliśmy, upadaliśmy, ale nigdy się nie poddawaliśmy. Natomiast jak porównamy to przykładowo z osobami bardziej dorosłymi i nami już, u niektórych osób tak to wygląda, że próbujemy coś, nie wychodzi nam za pierwszym razem i przestajemy, bo boimy się, że nie wiem, że za słabo to robimy. Otoczenie nas nie zrozumie. Tak, że społeczeństwo nas nie zrozumie, boimy się jakiegoś osądu i coś w tym stylu, a to tak naprawdę no, nie jest prawda. Gdyby dziecko miało tego typu podejście, to ono by wstało raz, przewróciło się i stwierdziło, że będzie się czołgać do końca życia. No, to jest raczej chyba średni wybór. Więc... No po prostu boimy się ponosić porażki, nie? Tak. A to jest jedyna droga, żeby sukces osiągnąć. Tak, porażki są jedyną metodą nauczenia się czegoś tak naprawdę. Więc no, moją propozycją byłoby to, żeby znaleźć w sobie na tyle energii, żeby zacząć pierwszy raz. Bo motywacja nie bierze się znikąd, motywacja zawsze przychodzi po tym, jak zaczniemy. Więc jeżeli naprawdę chcemy coś zrobić i to jest nasze hobby, a boimy się przykładowo go podjąć, to spróbujmy na bardzo małą skalę na samym początku, taką naprawdę malutką. Jeżeli przykładowo ktoś chce zacząć gotować, to nie wiem, przykładowo zrobić sobie albo jajecznicę, albo coś w tym stylu. No, od czego trzeba zacząć, no wiadomo. I potem motywacja dopiero przychodzi. Więc myślę, że jeśli ktoś będzie w potrzebie, to się może śmiało do ciebie zgłaszać, nie zostawisz w potrzebie.
A tymczasem ja już Ci dziękuję za tę krótką, ale myślę treściwą rozmowę. Dziękuję oglądającym. No i do następnego. Cześć. Do następnego.